Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam specjalny tryb live bokeh, który występuje w Nokii 8, który świetnie sobie radzi, jeżeli chodzi o głębie ostrości. Tutaj dla przykładu ułóżmy sobie klucze i tutaj na przykład smartfona. I teraz chcielibyśmy móc decydować o głębi ostrości już po zrobieniu zdjęcia albo w trakcie jego robienia. Tak więc wchodzimy sobie w aparat, uruchamiamy sobie tryb live bokeh tutaj. Zobaczcie, jeszcze raz, tutaj, live bokeh. I teraz co możemy zrobić? Jeżeli robimy zdjęcia i chcielibyśmy już teraz zdecydować, która część ma być ostra, która ma być rozmazana, to robimy to w taki sposób. O, już tak. Klikamy sobie w miejscu, w którym chcemy ostrość, na przykład tu na kluczach. I możemy zwiększyć rozmycie dookoła, jak widzicie, albo zmniejszyć do minimum. To samo możemy zrobić gdziekolwiek indziej, ustawiając ostrość. Głębia ostrości też się ustawi jasność. Zobaczcie. I klucze się rozmazały. No ale dobra, zróbmy sobie na przykład tutaj na kluczach maksimum i zróbmy sobie zdjęcie. Zobaczcie. Ciach. I teraz co możemy zrobić? Zróbmy sobie teraz jeszcze takie samo zdjęcie, ale w trybie zwykłym zdjęcia. Ciach. Wejdźmy sobie tutaj teraz do naszej galerii. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli mamy zwykłe zdjęcie, czyli w normalnym trybie wykonanym, to tutaj mamy edytor, taki zwykły, znany nam, tu zmieniamy sobie kolorystykę, tu zmieniamy sobie jasność, kolor, czy tam jakieś wystrzałowe efekty, czy coś. Tu możemy sobie obrócić troszeczkę tym zdjęciem, jak mamy taką ochotę. Tu możemy sobie zrobić kwestię proporcji, no, na przykład 16 na 9. Możemy sobie zmniejszyć, możemy sobie tam jakoś poprzesuwać. Opcji jest wiele, ale mamy specjalny edytor do innych rzeczy. Zobaczcie, jeżeli wejdziemy do zdjęcia wykonanym w trybie live bokeh, tu u góry mamy taki napis, orientacja pionowa. Jeżeli klikniemy sobie delikatnie na ten napis, mamy tutaj informację. To zdjęcie zostało zrobione w orientacji pionowej z mapą głębi do zmiany ostrości. Czyli ten napis już nam mówi, że tutaj w edytorze mamy coś innego dodatkowo do wyboru. Jeszcze jeden edytor, edytor bokeh. Właśnie tak jak ten tryb live bokeh. Wchodzimy sobie w ten edytor i ten edytor umożliwia nam teraz już sterowanie tym zdjęciem. Spójrzcie. Teraz mamy tutaj ustawioną ostrość na tych kluczach. Ustawmy sobie teraz na napisie Sony. I zobaczcie, klucze są teraz nieostre, a tu jest napis ostry. Możemy w każdej chwili tutaj suwakiem zmienić sobie, że zobaczcie, znowu całe zdjęcie jest ostre. Dajmy sobie ostrość, gdzie chcemy, w którym miejscu. I jeżeli chcemy, to zwiększamy sobie o tyle, o ile chcemy głębie ostrości. Tak więc ten tryb jest naprawdę bardzo funkcjonalny i przy robieniu zdjęcia, i potem w dodatkowym edytorze bokeh, jaki macie okazję tutaj zobaczyć. Tak więc ten tryb aparatu live bokeh jest naprawdę użyteczny. Tu, ciach. W ten sposób. Tak więc z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam i polecam korzystać.